Co, byczku? Co, byku? Co? Cieplutko, nie? Cieplutko. Cieplutko, afrykańskie upały. Samira, Jamaica, Ira, Panamaica. Jedziemy. Stefan, ruszamy. Mandero. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kanale Adi Bajkerowo. Pewnie się zorientowaliście, gdzie, co i jak. Gdzie jesteśmy, a gdzie jesteśmy, to zaraz wam pokażę, bo będziemy się znajdować przy najbardziej znanym wejściu na polską plażę, przy wejściu znanym wszystkim metaloszukaczom. I przy tym wejściu będziemy się widzieć 21 lipca o godzinie 4 rano na piątym już zlocie czarnych kciuków. To jest. Kochani, Władysławowo, wejście numer 5. Patrzcie, jak pięknie zrobione, ale to już było w zeszłym roku chyba, nie? Jeżeli dobrze sobie przypominam. Także ja dzisiaj ruszam z Deusem, bo już zauważyliście, że jestem myszka Miki, z Deusem polatać na plaży. Na kamerach trochę widziałem, że ludzi leżało. A idę się przejść, pogoda jest przekozak, także idę się przejść, idę zobaczyć, czy ktoś czegoś jeszcze nie zgubił. Ujemy, ujemy, ile tu zwiary. Ja pitole. Myślałem, że tu wieczorka będzie mniej ludzi, a tu jest naprawdę bardzo dużo. Dobra, idę się rozkładać i zaczynamy action plażowe. Pani co, wyzbierane wszystko ma, czy co? Na czym pani tutaj chodzi? Patrzcie, ona się nic nie boi, nie? Normalnie idzie. A ja. I co? I z Ritkens. Ale tu jest. Tam kapsel, tu zrywka. Na razie tak to wygląda. Morza szum ptaków śpiew. A sygnał zero. Ale to nic. Już nie po to tu przyjeżdżamy, żeby liczyć na te sygnały, nie? Właśnie po to, dla takiego czegoś pięknego. Grosik na szczęście jest. Grosik na szczęście jest, ale zobaczcie, jak ludzie są szczęśliwi, że mogą posiedzieć nad morzem, pospacerować, ale skorzystać z tej pięknej pogody. To jest właśnie cała ta przyjemność, a to, że my mamy takie hobby, akurat, które daje nam przyjemność. Będzie kolejny sygnał. O, zobaczcie, grosik, grosik, grosik. Trzy grosze w kieszeni noszę. To jeszcze nie jest koniec. Bo tu jest jeszcze coś. Do 3 groszy dorzucamy kolejne 2 grosze. Mamy 5 groszy, petarda. I to by było tyle. Także zobaczcie. Hobby, hobby. Pogoda, pogoda. Relaksik, relaksikiem. I wpada Ziko. Złotóweczka. Złotóweczka wpada, a tam na horyzoncie
I już jakiś metaloszukacz mi się pojawia. Aj, widzę, nikt nie próżnuje. Zobaczcie, nie wiem, Rafał mówi jakieś zielone szkoły. Jest tyle dzieciarni, tyle ludzi, tak samo tutaj. Tam już kolejny metaloszukacz. Konkurencja duża. Ale jak ja miał patrzeć na to, czy ktoś jest dla mnie konkurencją, to wiecie co? W ogóle bym tu nie przyjeżdżał. I 5 groszy przytulone. Kolejne. Bo tak naprawdę, kochani, zrobiło się tylu metaloszukaczy chodzących po plaży. A kiedyś pamiętam takie czasy, jeszcze gdzie były bitwy na plaży o rewiry. Czy ta plaża jest moja, ten rejon jest mój. Ja nie wiem, jak w tych czasach ci ludzie by się, kurczę, odnaleźli, nie? Gdzie wchodzisz na plażę, a tu na 3 metry kwadratowe przypada 7 metaloszukaczy, nie? To jest fajne, fajne. Najfajniejsze jest, wiecie, relaksik. Szum morza, chociaż nie słyszę go zbytnio po słuchawki dzisiaj od Deusa. O! Wron latający. Dla mnie może być totalnie pusto. Najważniejsze, że ja zrobię sobie spacerek. Konkurencja jednak. Człowiek chciał się przywitać, a tu widzicie, ucieczka. Nie ten rejon, panie Ardian. Nie wchodź mi pan w drogę. A że tak totalnie pusto nie jest, to wpada 10 groszy. O, zawody. Zawody, bardzo dobrze. Uczyć młodzież sprawności fizycznej. Nie grają tylko na telefonach. Start! Ziarnko do ziarnka. I coś może wpadnie. Pan tę łopatę tutaj, pan. Tu. Nie, no tam to ja wiem, że tam będzie na bogato. Ale tu to dzwoni jak... Ale co, co, implant czy co? Złoto. Złoty implant. Czy złoto, to żona może stwierdzić tylko. Ja lubię poszukiwania plażowe. Wiecie czemu? Bo na plaży naprawdę można spotkać tyle fajnych osób, tyle śmiesznych sytuacji się zdarza. Tylko to trzeba rozmawiać z ludźmi, śmiać się, cieszyć, podchodzić pozytywnie, bo ci wszyscy ludzie również mają do nas pozytywne nastawienie. A nie chodzić, marudzić, stękać, narzekać i jeszcze czuć się śledzonym. Panie Maruda, daj pan sobie spokój. A tu zobaczcie, naprawdę, mili starsi państwo, pośmialiśmy się, pogadaliśmy. Tam wpadło 10 groszy przy barze. Z durszlaka się pośmieli i tyle, nie? Na pozytywniaka. Dobra, chyba idę w tamtym kierunku z powrotem, żeby tam nie szedł w teren. Będę się zawijał pomału, nie? Siema. Siema. Witam, ty już kojarzy chyba twarz, co? Nie. Nie? Z wiadomości, jak tam? A kuźwa, jak tam? No na jak to mówią, na flaszkę i coś będzie, no. Masz tyle? No nie, no tam koło 6 dyszek będzie. Ale 0 sreberka, 0 nic. 6 dych? No. Nie wiem, tam kurwa, coś tak będzie tam, parę piątek, parę tego. Co? To ja widzę, czemu ja mam 3 złote tylko. No. Masz. No kurka, uzbierałeś. No jest, no tam jeszcze tam coś leży, nie? No. Jest, jest, no jest. No proszę tego. Bardzo. Jest, następna zeta to tamto. Pięknie. Pierwsza dzisiaj dwójka. 2 ziko. Jajku. W sumie natrzepane mam 4 ziko, ale znowu 3, nie, 3 ziko, coś, znowu doszedłem tutaj do dzieciarni, nie, a i okej. Sezamie, otwórz się. No,
Sezamie, otwórz się. Dobra. Sprzęcia ładujemy do środka. Słuchawki. Torba zrzut X do środeczka i ruszamy. Kochani, jeszcze młoda godzina jest w sumie. Kurde, co ja będę się czajnikował. To jest dopiero 20. Słoneczko dopiero zacznie zachodzić. Jeszcze jest czas na to, żeby obskoczyć może jakąś karwię, nie? Jadę do karwi. Zobaczyć, co tam w karwi się pogubiło. Sorry za takie ustawianie kamery, ale wiecie, jak wszystko się dzieje na szybkiego, to potem to ustawianie tak wygląda. Lecę dalej. Ta droga brukowa też tu jest stara, zabytkowa. Jeszcze marszałek Piłsudski ją tu jeździł. Jedziemy, kierunek Karwia. Fajnie, fajnie, że takie coś jest zachowane, ale słoneczko daje. Zaraz będziemy przy latarni w Rozewiu. Powiem wam, teraz mam dylemat, bo tu kurde w Jastrzębiej Górze jest też tyle ludzi, a były te dwa bary, a nie wiem, czy w Karwi bary. Dupie z tym. W Karwi w tym roku jeszcze nie łaziłem, to jadę do Karwi. Karwia. Karwia, karwia, czyli wypakowujemy sprzęta i ruszamy na plażę. Ćwir, 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 skowyt, skowronka może zwiastować super petardy. Skoro ogon Stefana nie bardzo się sprawdza, to może i skowyt, skowronka. No, a co tu się stało? O! A muszę się Rafona spytać, co tu za wycinka jakaś taka dziwna. Wcześniej tego nie widziałem. Jakoś nie wpadło mi to w oczy. A jestem tutaj dość często, bo chyba Karwia to jest taka najbardziej moja ulubiona miejscowość nadmorska, a bardziej karwieńskie błota, tamte strony plaży. Ale tego tu nie widziałem. Wydma się zrobiła. Lecimy na plażę. No i weźcie sami powiecie, czy ten szum fal nie jest czymś wspaniałym. Jak wchodzicie, to banan jest od razu, nie? Ja uwielbiam, ja kocham morze. Niekoniecznie bałtyckie, ale kocham. I bar stoi. Wypożyczalnia, tam drugi bar. Tam jakaś narada. Dobra, Adrian, ty zacznij odtąd. Jak tu są bary, lody, gofry, napoje, to czas tu ruszyć. I co to? Blonderka z nadmorza. Blonderka z nadmorza. Oj, jednak globalne ocieplenie faktycznie jest. Ja wam powiem, to będzie pierwszy zachód słońca w tym roku nad polskim morzem. Ale petardziunia, co? Jak to wygląda w klimacie łódkowym, w klimacie plażowym. Tu już takie mniejsze fale są w Karwi. Nawet tak mocno nie dają jak we Władku. Ale nie wiem, jaki czort mnie podkusił, żeby przyjechać i chodzić tu na pustaka, nie? Co mi się działo w głowie, że tu będą skarby na tyle godzin, Ardian, ty byś miał złoty pociąg wykopany. A tak masz tylko i wyłącznie najpiękniejsze na świecie widoki. A jednak 50 groszy. Wcale nie jest pusto.
I obok 50 złotóweczka. Kurde, ale to jest taka ta świeżynka, nie? Najświeższa z najświeższych. 2022. Kurka, jaki piękny sygnał. Jest srebero. Jest srebrny kolczyk. Ale to nie to. Zobaczcie, co tu jest. Kaktusy na polskiej plaży. Kurka. Trafił mi się kolczyk. Na samym zachodzie słońca, bo to już słoneczko zachodzi. Wszyscy jeszcze fotografie strzelają. No bo to jest piękna okoliczność przyrody, taki zachód słońca. A jeszcze znaleźć przy tym srebrny kolczyk, no już w ogóle petardziunia, nie? Tu przed chwilą miałem zardzewiałego grosza. Teraz kolejna 50. Aj, ale już czas zawijać się na chatę. Która to jest? 9 godzina. Wystarczy. Pół godzinki do domu. Akurat. To się tak zawsze mówi, nie? Zbijamy się do domu. Ale jeszcze runda honorowa musi być, nie? Standardowo. Dobra, live, na którym będę robił podsumowanie tego filmu, bo już skończyłem wykopki. Poszukiwania plażowe, jest godzina 21:40. Tak jak przed chwilą na live pokazywałem tą naklejkę. Zakaz umieszczania ogłoszeń na słupach i szafkach oświetlenia ulicznego. Jaka naklejka! I tym akcentem będę kończył ten filmik. Się uśmiałem. A wy jak chcecie to zobaczyć, to musicie wbić na filmik. No cyrki niesamowite. Ale ktoś tu był pomysłowy. Dobra, ja kończę. Live też zaraz się kończy. Nara.